Śpiewałam będąc dzieckiem, tak naprawdę w czasach podstawówki. Brałam udział wtedy w konkursach. Ludzie mówili mi, że mam talent i że powinnam to kontynuować. Później zapisałam się do zespołu pieśni i tańca Małopolanie. No ale jak przyszło liceum, przyszły studia, to już nie było czasu na ten śpiew. No i nie sądziłam, że po prostu takie wielkie wyzwanie przede mną będzie czekać i nie sądziłam, że będę wciąż kontynuować ten śpiew. Nigdy w życiu nie miałam lekcji wokalnych, więc po prostu śpiewałam ładnie, bo jako mała dziewczynka śpiewałam ładnie, bo śpiewałam czysto, ale nie wiedziałam od strony technicznej, jak mam to robić, więc dopiero teraz zaczęłam się dowiadywać, zaczęłam chodzić na próby i przygotowywać się do programu. Ale też jest jury w programie. Oprócz tego, że dobra zabawa, to pewnie będzie nutka rywalizacji. No i oceny. Obawiasz się? Bo jednak w jury znane osobistości umiejący śpiewać i wiemy o tym doskonale. Obawiasz się troszkę? Staram się mieć pozytywne podejście. Jak na razie to się martwię, żeby w ogóle się nie stresować i dać z siebie wszystko na scenie. Bo już widziałam studio, jest ogromne i myślałam, że się nie będę stresować, ale jak na próbie wyszłam na scenę, to nagle serce tak zaczęło bić, że było ciężko. Więc na razie nawet nie myślę o tym, co jurorzy mogą powiedzieć, tylko żebym dała z siebie 200% i mi to wystarczy.